Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dopytywaliście nas bardzo często o unboxing, o prezentację klawiatury Tracer Squadron, czyli generalnie takiej budżetowej klawiatury dla graczy od bądź co bądź polskiej marki. Postanowiliśmy odpowiedzieć na Wasze zapytania i taką też krótką prezentację przygotowujemy. Oczywiście klawiatura jest klasycznie zapakowana w karton, na którym widnieje zdjęcie samego produktu, który ma akurat podświetlanie tutaj niebieskie. Kilka informacji, to że jest podświetlana, ma wtyczkę USB, 12 klawiszy multimedialnych, 12 klawiszy multimedialnych, przepraszam, no i generalnie jest klawiaturą gamerską, tak niby, nie gamingową, tylko gamerską według producenta, no ale nic z tym nie poradzę, nic z tym nie zrobię. Na pudełku z tyłu znajdziemy kilka informacji dotyczących opisu klawiszy multimedialnych, czyli że generalnie możemy z ich poziomu wejść do mojego komputera, kalkulatora, na stronę startową, na pocztę, na wyszukiwarkę, w jakieś ulubione, kontrola muzyki, czyli play, pauza, poprzednia, następna, wyciszanie, głośność, ciszej, znaczy głośniej, ciszej. Ok, no i to było na tyle, jeżeli chodzi o pudełko, nic więcej tutaj Wam pokazywał z tego pudła nie będę. Przejdę teraz do rozpakowania. Myślę, że zrobię to szybko. Klawiatura kosztuje 60 złotych w naszym sklepie, więc to jest bardzo niewiele jak na klawiaturę, tym bardziej, że najczęściej klawiatury u nas kosztują w granicach 300 zł w górę. Warto dlatego zaznaczyć, że to jest klawiatura budżetowa, co nie znaczy oczywiście, że jest zła, ponieważ ostatnio bardzo dużo tych klawiatur sprzedajemy i naprawdę mamy samych zadowolonych klientów. Jeżeli ktoś nie wymaga nie wiadomo jakich wodotrysków, tylko klasycznej klawiaturki do pogrania, zupełnie amatorsko do jakichś prac biurowych, to jak najbardziej myślę, że się nada. Jaki jest minus tej klawiatury? Minusem jest według mnie kabel. On jest taki gumowany, w takie prążki. Prążki mi się kojarzą w zasadzie w przypadku gumy tylko i wyłącznie z jednym. Niemniej jednak jest troszeczkę krótki, 1,5 metra. Szkoda, że nie jest to 1,8 metra, tak jak w przypadku myszek, ponieważ umożliwiłoby to troszeczkę bardziej elastyczne możliwości podłączenia. Klawiatura w układzie US International, chociaż duży Enter troszeczkę jakby mnie zmyla. Zazwyczaj Enter jest jednorzędowy, a nie dwurzędowy w tym układzie klawiszy. Natomiast mamy tutaj długi lewy shift, długi prawy shift, długi backspace, więc jak najbardziej jest to układ US International. Jak już wcześniej wspomniałem, klawiatura posiada klawisze multimedialne, głośniej, ciszej, mute, wyciszanie, następny track, poprzedni track, play, pauza, ulubione, wyszukiwarka, poczta, mail, strona startowa, kalkulator, mój komputer. I co? Ma takie wykonanie jakby, znaczy oczywiście ono jest plastikowe, natomiast jest taka jakby struktura szczotkowanego aluminium przy tej delikatnej podpórce pod nadgarstki, przy części górnej, reszta to jest plastik i tylko i wyłącznie plastik. Z tyłu jakby struktura plastra miodu, zupełnie nie rozumiemy dlaczego, aczkolwiek jeżeli producent sobie tak to wymyślił, ustalił, niechaj tak będzie. Być może tutaj te otwory, które tutaj mamy, jest ich 4, zwiastują to, że klawiatura jest może wodoodporna, może sobie potrafi odprowadzić sama ciecz po ewentualnym zalaniu. Niemniej jednak tego sprawdzał nie będę, ponieważ chciałbym, żeby te klawiatury jednak ten unboxing, tą prezentację przeżyły. Gumowe stópki zapobiegające ślizganiu się po powierzchni. Są tylko dwie te stópki gumowe, na górze nie ma. Natomiast mamy oczywiście możliwość rozłożenia stópek, żeby tą klawiaturę nieco sobie podnieść. I szkoda też, że tu nie ma tego wykończenia gumowego, bo jednak może to powodować to, że ta klawiatura po powierzchni biurka, blatu, jakiegokolwiek będzie się ślizgać. Ok, to tak na szybko, teraz ją podłączę, żeby Wam pokazać jak ona świeci. Oczywiście będę musiał rozwinąć kabel, to nie jest żaden problem. Kilka, że tak powiem, ruchów wprawionego magazyniera i sprzedawcy i chyba się to uda. Muszę tylko zapamiętać, żeby znowu do portu HDMI nie próbować się podpiąć. Ok, nie wiem czy to widać, czy tego nie widać, może i widać. Klawiatura zaświeciła się na kolor niebieski. Zgaszę światło, żeby to było lepiej widać. Myślę, że widać to wystarczająco. Teraz kwestia przełączenia kolorów. Sam muszę dojść do tego, gdzie to trzeba zrobić, żeby to
zrobić. No dobra. Bądź pan mądry i pisz wiersze. Chyba jednak taki mądry nie będę i nie będę wiedział, jak tu przełączyć kolor klawiszy. Wiem, że coś... O, dobra. Dobra, jednak nie trzeba wciskać niczego innego poza klawiszem break, pauza. Wtedy nam się kolor zmieni. No w tej chwili jest wyłączony, w tej chwili jest niebieski. Teraz jest czerwony i na końcu no taki kobiecy, wrzosowy, fioletowy, różowy. Nie wiem jak to nazwać, ja znam tylko dwa kolory, może trzy, więc no absolutnie nie jestem w stanie się określić, jaki to jest kolor. W każdym razie świeci ładnie. Co ja wam mogę więcej powiedzieć? Jeżeli poszukujecie klawiatury takiej stylowo nawiązującej do gamingu, to jak najbardziej jestem w stanie tą klawiaturę polecić, tym bardziej, że nie jest wykonana tragicznie, tak? No i trzeba zauważyć, że kosztuje raptem 60 zł, więc w tych pieniądzach nie oczekujmy, że to będzie nie wiadomo jak wysokiej jakości plastik. Natomiast no, tutaj nic nie trzeszczy, nie ma takiego wrażenia tandety, jakie możemy mieć wrażenie przy niektórych produktach tej sali kosztujących kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Oczywiście poniżej właśnie tej kwoty 60 zł. Natomiast no, mówię, jestem w stanie to powiedzieć, klawisze chodzą cichutko, jest to klawiatura membranowa, nie mechaniczna oczywiście, żeby ktoś sobie nie ubzdurał, że to jest nie wiadomo jakiej klasy klawiatura. To jest bardzo fajna klawiatura podstawowa, nieźle wykonana, warta naprawdę tych 60 zł. Aczkolwiek no, wybór pozostawiam wam. Ok, to było dla mnie taka szybka prezentacja. Jeżeli wam się ten filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia przy okazji kolejnych filmików. Trzymajcie się, cześć!